Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w przededniu świąt Wielkiej Nocy. A nade wszystko w pierwszych słowach chciałbym się zwrócić do kadry Lotniczej Akademii Wojskowej, legendarnej, wyjątkowej Szkoły Orląt i do naszych podchorążych oraz studentów cywilnych. Ale równie serdecznie witam wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, absolwentów naszej Alma Mater, rozsianych po całej Polsce, także i po świecie. Witam w przededniu tych wyjątkowych, szczególnych świąt w naszym kalendarzu. Ale w tym roku, jak już wszyscy to wiemy, odczuwamy, są one ze wszechmiar wyjątkowe, zważywszy na okoliczności, w jakich je przeżywamy. Gdzieś tam w tym ostatnim czasie żyjemy szczególnie tym zagrożeniem zewnętrznym, tym wzrastającym napięciem dotyczącym skali zakażeń, skali rozwoju epidemii w naszym kraju. Ale dziś już tak z pewnością nasze myśli zaczynają też oscylować wokół świąt Wielkiej Nocy. To święta, taka refleksja mi się osobista kojarzy, że to święta właśnie idealne, że tak powiem przewrotnie, na tą okoliczność, na tą rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Bo to święta jasności i życia, i radości. Czyli tego wszystkiego, czego zaczyna nam brakować już w tym czasie, kiedy otacza nas pandemia. Z pewnością nie tak wyobraziliśmy sobie przygotowania do świąt. Dzisiaj już jest Wielki Piątek, już jesteśmy w Triduum Paschalnym. Zazwyczaj byśmy przeżywali to Triduum chodząc do świątyń i wchodząc w atmosferę tych świąt. Dzisiaj nie możemy tego robić. Ale te święta, to co wspomniałem, są wyjątkowe w swym przekazie. I skupmy się, myślę, rzeczywiście na istocie tych świąt, w tych okolicznościach. Dzisiaj Wielki Piątek. Ta kulminacja ciemności, kulminacja i zwycięstwo śmierci, tak się wtedy wszystkim też wydawało. Wielki Piątek, kiedy wydawało się, że wszystko się skończyło, kiedy wszyscy zwątpili, bo przecież Pan Jezus umiera. Nawet Jego pierwszy uczeń, święty Piotr, 3 razy się Go zapiera. Wydaje się, że wszystko się kończy, że już nic nie ma sensu. Ale właśnie tajemnica świąt Wielkiej Nocy na tym polega, że przychodzi Wielkanoc, przychodzi Wielka Niedziela. Zwycięża światło, zwycięża życie. I przychodzi radość. I tej wiary Państwu życzę na ten trudny czas. Tej mocnej, ogromnej wiary i nadziei, że po tym czasie, teraz tej ciemności, której przeżywamy dzisiaj, przyjdą jasne i pogodne dni. I tak z pewnością będzie. Życzę Państwu tej ogromnej wiary i tej nadziei, która jest istotą tych świąt. Ciężko z pewnością się odnajdować w tej rzeczywistości, ale myślę, że mając na względzie przesłanie tych świąt, będzie lepiej, będzie łatwiej ten czas znaleźć. Dziś zamknięte są kościoły, ale niech będą otwarte wasze serca. Zobaczmy wśród swoich domowników, spójrzmy inaczej na swoich domowników, gdzieś tam na te najbliższe osoby. Nie będzie nam dane przeżywać tych świąt w takim wymiarze tradycyjnym, ze zjazdami rodzinnymi. Spotkamy się w tym najbliższym gronie, ale to spójrzmy na siebie nawzajem i zobaczmy, odkryjmy się nawzajem, może sami siebie i naszych najbliższych domowników. Wykorzystajmy ten czas tej bliskości znów rodziny, tej najbliższej, dla której być może w tej szarej codzienności do tej pory nie było czasu w tym naszym zabieganiu. Więc życzę Państwu tej refleksji też osobistej, tej jak najlepszej relacji z domownikami, żeby ten czas stał się tym wyjątkowym przeżyciem takiej też bliskości rodzinnej,
nawet tej trochę ograniczonej rodziny. Skorzystajmy z tego czasu i bardzo, bardzo Państwu życzę, żeby ten czas udało się spożytkować tak dla siebie, dla wewnętrznych przeżyć. Naszym podchorążym, którzy w tym czasie zostają tutaj na miejscu, na terenie uczelni, życzę ogromnej determinacji. Wykazaliście się do tej pory, już od tego przeszło miesiąca, waszym odpowiedzialnością, waszą determinacją, waszym zaangażowaniem, żeby wejść w cykl kształcenia zdalnego, za co bardzo, bardzo wam dziękuję. Daliście świadectwo ogromnej odpowiedzialności, takiego zrozumienia dla tej sytuacji, niełatwej dla was, kiedy musicie pozostać w izolacji. Więc życzę wam, żeby to przeżywanie tych świąt z dala od waszej rodziny dało wam też okazję do zbliżenia się do waszych kolegów, koleżanek i odkrycia też w nich tego wszystkiego, co najlepsze. Naszej kadrze dziękuję raz jeszcze za ten cały wysiłek, który włożyliście w przygotowanie procesu kształcenia zdalnego, bo bez tego ogromnego wysiłku nie moglibyśmy dzisiaj realizować w zasadzie prawie w 100% programu kształcenia. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję i życzę, żeby ten czas świąt teraz był czasem odpoczynku, takiego też naładowania się pozytywnego do dalszych naszych wyzwań, do tej znów codziennej pracy. Więc proszę, skorzystajcie z tego wolnego czasu, zregenerujcie się, żeby mieć siłę do kolejnych wyzwań. Nie wiem, jaka będzie perspektywa tych ograniczeń, które dzisiaj przeżywamy, więc warto też dość racjonalnie te siły rozkładać. Proszę zatem, żebyście odpoczęli i znaleźli nowe siły na nowe wyzwania już w nowym czasie. Serdecznie Państwa pozdrawiam wszystkich. Życzę zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy, bo one takie właśnie są. Wszystkiego najlepszego.